Witam Was, kochani, serdecznie w filmiku Zdenkowane produkty. Tydzień minął i denko musi być. Moje najlepsze, ulubione, 3 pak chusteczki Fiti z Biedronki, 3 pak 9,99, w promocji 8,99, 72 sztuki w paczce. Dalej B-Beauty krem do rąk, też z Biedronki, rewelacja, dostałam od mamy, odmładzający, naprawdę wystarczy niewielka ilość ziaren, tak zwane ziarenko grochu na dłoń, obydwie wmasować i naprawdę moja super mega skóra, sucha skóra na dłoniach, no 2 razy dziennie spokojnie muszę używać, ale inne kremy w ogóle nie dają sobie rady, polecam, polecam, polecam. Dalej też wiecie, że ja do płynów, do higieny intymnej w białej, nieprzezroczystej butli mam słabość, a jeszcze jak jest pompka, no to słuchajcie. O właściwościach ochronnych, dla alergików, kwas mlekowy, wyciąg z rumianku, czego chcesz więcej, chyba tylko o zdrości. Czego chcesz chcieć więcej, z Biedronki też rewelacja, polecam. Krzywdy nie robi, nie piecze, nie swędzi, nie drapie. O, coś tu Biedronka dzisiaj nam weszła przypadkiem. Też z B-Beauty sparzel, ten żółty z tymi wielkimi, z peelingiem, z tymi grubymi drobinkami do peelingowania ciała. Słuchajcie, ja go często mam, ja go często używam, na przemian z innymi oczywiście, bo bardzo złuszcza skórę, ale jest piękny zapach, super daje radę z peelingowaniem, nawet tutaj wokół palców, wokół paznokci, palców od rąk, u nóg. Rewelacja, tani, dobry produkt, polecam. Mój ulubiony pudełeczko po proszku do mycia zębów, skończyłam, ostatnie ostatnie jeszcze mam jedno, skończyłam, rewelacja, polecam. Mówię, przestrzegać najlepiej instrukcji obsługi, czyli raz proszek, raz zwykła pasta lub wybielająca, nie za długo nie za długo proszku używać, ponieważ zęby, dziąsła stają się bardziej wrażliwe. Tu przyniosłam Wam maskarę, pudełko po maskarze za 3,99 niebieski. Skończyłam, nie pokażę Wam, bo nie wiem, co się z nią stało. Były koleżanki u córki i po prostu gdzieś przepadła maskara, ale ona i tak była do wyrzucenia, więc do zdenkowania, więc przynoszę Wam pudełeczko. Tu zdenkowany też jest mój Pierre René Sky Blue numer 05. To jest mój ulubiony. Tylko zobaczcie, co się stało. Oczywiście przy kupnie szczoteczka była prosto. Przy jakichś 10 użyciach szczoteczka się wygięła. Mnie to zupełnie nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, nawet nadaje kształt moim brwiom. Ale już słabo się, już nawet się osypuje, okrusza, więc po prostu idzie do zdenkowania. Tu Pons. Nie kupię go więcej. Tylko i wyłącznie bardzo, bardzo, nie był bardzo nawet ładny zapach. Spokojny zapach, taki neutralny. Chciałam wypróbować, o, jak otworzyłam, no faktycznie te pący mają takie. Teraz będę szukała tego takiego, ani to zielony, ani to morski, jakiś taki pistacjowy bardziej. Też z Ponsa, też z lat 80. z PRL-u. Tamten kupię, przetestuję, powiem Wam, czy się różni. Ten zdecydowanie inny ma zapach, konsystencja została ta sama. Dobrze się wchłania, dobrze się rozprowadza, bo konsystencja jest właśnie delikatna, taka delikatna, mogę tak powiedzieć, kremowa. Także spoko, pod makijaż, bez makijażu, spoko. Ingrid Cosmetics. Moja baza pod cienie, mam jeszcze ją na jutro, ale już mówię, jak już robię denko, o, tylko tyle zostało, jest całkowicie prawie zdenkowana, także tylko na jutro mi zostanie i po prostu słoiczek idzie w odstawkę. Słoiczek sobie zostawię, bo taki super hermetyczny słoiczek nieraz się przydaje na różne takie próbki albo na cokolwiek. Ja polecam, to nie jest droga rzecz, też tam chyba się waha w internecie od 3,99 do chyba 10 nawet złotych, także warto poszukać, poszperać. Jaki to ma kolor? Nie ma koloru, ja już chyba się kiedyś też zastanawiam nad tym. Ingrid, baza pod cienie. Ja się tego trzymam, ja to mam jeszcze jedno opakowanie. Cienie się utrzymują przez cały dzień na tej bazie. I ostatni produkt. Produkt, pudełka też nie mam, też gdzieś przepadło w forwarze. To jest Royal Paris. Na dzień wypełnia, zagęszcza, modeluje i bardzo ładnie pachnie. Mało go było, no ale to tak jak w L'Orealu.
Płacimy za jakość, a nie za ilość. Jakość oczywiście polecam. Czy tam liftinguje mocno, mocno? To chyba nie bardzo, bo wiecie, lata praktyk nad zmarszczkami. No ale zawsze ładnie, ładnie pachniał, konsystencja spoko, wygładzał to, co miał wygładzić. Polecam. I co? I żegnam się z Wami. Tu akurat chyba wszystkie produkty były na tak, zdecydowanie. Wszystkie uwielbiam, moi ulubieńcy. Ulubieńcem też jest ostrość. O, moi ulubieńcy. Tak, moi ulubieńcy. Troszeczkę z tym się zawiodłam, ale faktycznie przetestuję jeszcze ten jaki? Miętowy? Może taki miał kolor. I jeszcze jest chyba niebieski ten krem do rąk, więc kupię ten niebieski następnym razem i też przetestuję, czy też działa na moją bardzo suchą skórę. Ja się z Wami cieplutko żegnam, zapraszam jutro na filmik. I co? I na ten kanał oglądać filmiki moje polecam i na ten mój drugi kanał też. Zapraszam Was serdecznie. A teraz się z Wami żegnam. Pa, pa.